7:09. Gość poranka. A gościem poranka 7:09 jest Sławomir Mentzen, prezes partii Korwin. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Wywołał pan wczoraj burzę wśród zwolenników Konfederacji. Na Twitterze słowami przytoczę je. Uważam, że nasz naród i polską kulturę jest na tyle silną, że spodziewam się raczej polonizacji Ukraińców niż ukrainizacji Polski. Nie rozumiem, czemu mielibyśmy obawiać się kobiet i dzieci. Czyli nie zgadza się pan w tej sprawie z Grzegorzem Braunem chociażby? Przyznaję, że nie wiem dokładnie, co na ten temat mówi Grzegorz Braun, natomiast zawsze twierdziłem i twierdzę to samo. Polska kultura, polski naród są naprawdę bardzo silne. My przecież jeszcze w XIX wieku, kiedy nawet swojego własnego państwa nie mieliśmy, potrafiliśmy spolonizować Habsburgów żywca, czy wtedy Radziwiłłów z Berlina. Polska kultura zawsze przyciągała. No nawet moja rodzina kiedyś była niemiecka i się spolonizowała, dlatego wierzę, że tym bardziej w Polsce będą w stanie spolonizować się Ukraińcy. Ale widział pan krytykę zwolenników Konfederacji pod tym swoim wpisem? Tak, widziałem oczywiście krytykę, natomiast widziałem znacznie więcej wyrazów poparcia. I nie poszedłby pan w manifestacji Stop Ukrainizacji Polski? Znaczy, z tego co widzę, nie ma takich manifestacji, a jeżeli są to niezbyt wielkie, i raczej bym się na nich nie znalazł. Panie prezesie, nie ma pan takiego charakteru, który woli się kłócić niż łączyć? Nie wiem, skąd ten pomysł. Przecież gdybym wolał się kłócić, a nie łączyć, to by mnie nie było w Konfederacji, która jednak jest połączeniem wielu różnych środowisk. Zaraz panu powiem, skąd. Chodzi chociażby o te prawybory mające doprowadzić do wyborów jedynek na waszych listach. Czy one nie doprowadzą do rozpadu Konfederacji? A w żadnym wypadku. To jest właśnie pomysł na wzmocnienie i połączenie Konfederacji, ponieważ mamy pewne nierozstrzygalne problemy, a tego rodzaju problemy oczywiście nie rozwiąże się ustaleniem w gabinecie, no bo jeżeli ja twierdzę, że jest jakoś, a nasz sojusznik twierdzi, że jest inaczej, to się nawzajem nie przekonamy. I uważam, że takie prawybory są świetną metodą na rozwiązanie naszego sporu. Artur Dziambor powiedział, że przeżył już jedne wybory ze Sławomirem Mentzenem i obudził się z nożami w plecach. Trochę taki killer z pana w takim razie. Myślę, że to jest stanowczo gruba przesada. Ja nawet nie kandydowałem w tych prawyborach, w związku z czym nie wiem, co takiego złego mógłbym w nich zrobić. I jako taka szara eminencja, jak rozumiem, według Artura Dziambora pan funkcjonował w tym Wydaje czasie. Wydaje mi się to daleko idącą przesadą. Wtedy prezesem partii był Janusz Korwin-Mikke i miał władzę prawie że absolutną. A chciałby pan, żeby Artur Dziambor był jedynką na liście Konfederacji? Oczywiście, że tak. Natomiast chciałbym, żeby tą jedynkę wywalczył w drodze prawyborów. Uważam Artura Dziambora za bardzo sympatycznego człowieka, który robi dobre wrażenie w telewizji. Oczywiście, że chciałbym, żeby był z nami w kolejnej kadencji w Sejmie. Sympatycznego człowieka, a jako polityka, jak pan go ocenia? Dobrze, tak jak mówię, potrafi dotrzeć do ludzi, jest sympatyczny, ładnie się uśmiecha. Wydaje mi się to bardzo ważne. No, pewnie to jest ważne rzeczywiście. A jest pan mściwym człowiekiem i będzie się pan mścił na Arturze Dziamborze za te słowa, które mówi Ale o panu przecież... ostatnio? Nie. Ma pani o mnie bardzo złą opinię, pani redaktor. Nie, ja nie mam. Ja po prostu słucham, co o panu mówią. Niewielu komplement. Ale to oni o mnie mówią, proszę pani, to ich trzeba się pytać. Uważam tą opinię za wybitnie niesprawiedliwą. Ja nie jestem mściwy, staram się tutaj właśnie wszystkich połączyć. Komplementuję Artura jak tylko Ale mogę. Mówi pan, że jest sympatycznym człowiekiem, który dobrze wypada w telewizji. Chciałby pan, żeby o panu jako o polityku tylko tak mówił kolega z partii? Wie pani, ja mam pełną paletę uczuć względem Artura Dziambora, wręcz bukiet emocji względem niego. One są bardzo szerokie. No nie tylko jest sympatyczny, umie bardzo dobrze się wysławiać, ma kontakt z elektoratem, dobrze wypada w mediach. Naprawdę mam o nim same dobre słowa do przekazania. O, już trochę lepiej. Panie prezesie, co z podziałem okręgów i miejsc ustalonych przez Radę Liderów, bo do tego wolnościowcy cały czas wracają? Był podział pomiędzy trzy partie i właśnie dlatego w ramach kompromisu mojej dobrej woli miejsca na swoich 20 okręgach chcę udostępnić wolnościowcom, w tym właśnie Arturowi Dziamborowi. Nie ma pan planów wyprowadzenia partii Korwin z Konfederacji? Cały czas mówię, że Konfederację należy wzmacniać, a nie dzielić. I nie będzie panu przeszkadzało na przykład środowisko popierające 500+ na listach Konfederacji? Prawdę mówiąc, nie słyszałem, żebyśmy w Konfederacji mieli jakieś stowarzyszenie 500+, albo... Ale są politycy, którzy otwarcie mówią, że popierali 500+. Myślę o narodowcach, oczywiście. A jestem politykiem, który otwarcie mówi, że nie popiera 500+ i mimo wszystko znajdujemy razem możliwości porozumienia się w Konfederacji. Jeśli partia Korwin przejmie władzę, Sławomir Mentzen zostanie premierem, to od razu likwiduje 500+, 300+ i 13. emeryturę?
To nie jest, pani redaktor, takie proste. To są bardzo skomplikowane sprawy dotyczące finansów publicznych. To wszystko trzeba sprząc z systemem podatkowym. To nie jest tak, że to jest jedna decyzja, pstryknięcie palcem i sprawa załatwiona. Do tego trzeba podejść kompleksowo. Czyli chciałby pan likwidacji 500+, ale nie jest powiedziane, że gdybyście rządzili, to byście je zlikwidowali. Szansa, że z dnia na dzień udałoby się je zlikwidować, jest naprawdę minimalna. Tego się tak nie robi. Ludzie mają wkalkulowane te pieniądze w budżety. Trzeba to zastąpić znaczącym, równoczesnym obniżeniem podatków. Więc to jest naprawdę skomplikowana sprawa. To nie jest tak, że my chcemy zabrać 500+ i nie dać nic w zamian. To kompletnie nie o to chodzi. Czyli co my dacie w zamian? Niższe podatki? Pieniędzy. No oczywiście, że tak. Chcemy, żeby ludzie finalnie mieli więcej pieniędzy, a nie mniej pieniędzy, bo obecny mechanizm jest taki, że państwo zabiera ludziom pieniądze, część z tego sobie zostawia, wydaje na głupotę, a resztę ludziom oddaje. Uważamy ten cały mechanizm za zbędny. W pierwszej kolejności nie należy ludziom zabierać ich pieniędzy. To już trochę inaczej pan mówi niż w czasach, kiedy nie był pan prezesem Korwina. Kiedyś pamiętam w naszym studiu wprost pan mówi 500+, nie, trzeba zlikwidować i tyle, a teraz już zlikwidować, ale za jakiś czas, jak wszystko poukładamy. No jak przede wszystkim jak przejmiemy władzę, bo teraz to możemy sobie rozważać co najwyżej teoretycznie. Chyba premierem nie będzie ktoś, kto powie wprost, zlikwiduje 500+. I ta partia chyba nie wygra wyborów. Nie ma pan takiego wrażenia? Myślę, że może pani redaktor mieć bardzo wiele racji. Czy zadowala was jako Konfederację 5-10% poparcia? Mnie nie. To co pan zrobi, żeby to poparcie rozszerzyć? Bo ono od jakiegoś czasu jest, no ona waha się o 1-2%, ale to tylko tyle. To znaczy, nasze poparcie jest zmienne. No, przez te 3 lata dobijaliśmy 2 razy do 10%, teraz udało się je przekroczyć. Potem rzeczywiście nam spadło do około 6%. To nie wszystko też zależy od nas. Sporo zależy od sytuacji politycznej, od tego, jakie tematy, jakie sytuacje budzą w tym momencie emocje. Jeszcze nie potrafię pani powiedzieć, co się będzie działo za rok. Natomiast zamierzam cały czas wprost mówić to, co myślę na dane tematy i wyborcy to ocenią. Ale dlaczego przez tyle lat nie jesteście w stanie rozszerzyć tego poparcia jakoś znacząco? Dlaczego ludzie nie chcą na was głosować? Nie wiem, 30-40% wyborców. Pani redaktor, no to nieładne pytanie. Tak jakbym panią bardzo zapytał, ładne. Dlaczego więcej ludzi nie chce słuchać pani radia? Na przykład ma pani tylko taką... Pewnie wolą inne. Nie, ja mam odpowiedź prostą. Pewnie wolą inne. No być może wolą w takim razie inne partie od nas i trzeba ich przekonać, że jest to błąd i lepiej znacznie poprzeć jest nas, a nie innych ludzi. Prawdą jest, że ludzie mają o nas bardzo mylne zdanie, wmawiają sobie różnego rodzaju poglądy czy wyobrażenia, bardzo często fałszywe, na przykład z tą ukrainizacją. Ja od zawsze mówię tak w zasadzie to samo, to jeszcze zanim wojny nie było, jeszcze kilka lat temu, zawsze powtarzam to samo, że jeżeli ktoś z bliskiego nam kręgu kulturowego chce do Polski przyjechać do pracy, to ja nie mam z tym absolutnie nic przeciwko. Wczoraj umieściłem na ten temat tweeta i nagle ludzie zdziwieni, że niby zmieniłem zdanie. Nigdy zdania nie zmieniłem, zawsze mówię to samo, tylko ludzie sobie jakieś dziwne wyobrażenie w głowie ułożyli i trzeba wykonać ciężką pracę, żeby to wyobrażenie zmienić. Pewnie dlatego, że widzą Grzegorza Brauna, który organizuje manifestację Stop Ukrainizacji Polski. Jesteście w jednym ugrupowaniu, to pewnie dlatego was łączą. A może to jest problem, że każdy z was mówi co innego w Konfederacji? Donald Tusk mówił inne rzeczy niż mówił Stanisław Niesiołowski, a nikt nie podejrzewał Tuska, że jest Niesiołowskim na przykład. W partiach są różni ludzie, którzy mają różne poglądy i nie widzę powodu, żeby poglądy jednej osoby przypisywać drugiej osobie, zwłaszcza jeżeli są w różnych partiach. Panie prezesie, mamy rekordową inflację. Nie pytam teraz o przyczyny, o nich już dużo, myślę, powiedzieli wszyscy, tylko jak ją zdusić teraz? Co zrobić, żeby ona zaczęła spadać już teraz? Nie da się już teraz zdusić inflacji, nie ma po prostu takich narzędzi, tak samo jak nie da się tu i teraz zwalczyć ciężkiego nowotworu. To jest pewien proces, czasem kończący się bardzo źle. Jak ten proces rozpocząć? To przede wszystkim należy przestać pompować pusty pieniądz na rynek. Należy zmniejszyć ilość pieniądza na rynku. To jest oczywiście proces bardzo bolesny, bo sprowadza się do podnoszenia stóp procentowych, do odcinania różnego rodzaju wydatków państwowych, czyli trzeba sprawić, niestety to będzie bardzo bolesne, żeby Polacy mieli mniej pieniędzy, bo teraz mają za dużo pieniędzy i z tego się bierze inflacja. Oczywiście żaden polityk nie może tego wprost powiedzieć, bo ludzie tego mechanizmu ekonomicznego nie zrozumieją, ale to się niestety do tego sprowadza. Jesteśmy w trakcie imprezy alkoholowej i rząd donosi kolejne butelki, przez co ludzie są coraz lepiej się bawią, no ale niestety trzeba ten proces zatrzymać i ten alkohol przestać donosić na imprezę. Ludzie to które te butelki najpierw by pan wyniósł? No,
Mamy w tym momencie inflację na poziomie 17%, stopy procentowe 6 z hakiem, co oznacza, że realne stopy procentowe są wybitnie ujemne. Być może należałoby to zmienić, tak? Bo w przeciwnym wypadku, jeżeli nie zrobimy trochę stóp do góry, no to złoty jeszcze bardziej straci na wartości. Należy nie robić kolejnego rodzaju dopłat, zasiłków, należy przestać robić kolejne transfery do ludności, bo to wszystko jest działaniem inflacjogennym. No właśnie, bo czy podnoszenie dalsze stóp procentowych przez NBP ma sens przy różnych tarczach i dopłatach i dodatkach? No właśnie problem jest taki, że Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe, a w tym samym czasie rząd Mateusza Morawieckiego podejmuje szereg czynności, które mają zlikwidować ten wpływ podnoszenia stóp procentowych, chociażby wakacje kredytowe. Przez to Glapiński musi podnieść stopy procentowe jeszcze wyżej. On to zresztą wprost mówi, że jego praca jest udaremniana przez politykę rządu Mateusza Morawieckiego. Więc naprawdę miło by było, gdyby wreszcie rząd sprzęgł swoją politykę z polityką banku centralnego. A wakacje kredytowe to jest złe rozwiązanie? To zależy, jaki efekt chce pani osiągnąć. Jeżeli chce pani, żeby zwalczyć inflację, to tak, to jest wybitnie inflacjogenny program. A jeśli ktoś nadpłaca kredyt w tym czasie tych wakacji, a nie wpuszcza tych pieniędzy gdzieś tam w rynek? No to dobrze, to jeżeli nadpłaca, to okej. Okay. Pytanie, ile osób ten rzeczywiście kredyt nadpłaci. Każda nadpłata kredytu jest zmniejszeniem się ilości pieniądza na rynku i rzeczywiście ogranicza inflację. Więc tak, jeżeli Polacy chcą wziąć sprawę w swoje ręce, to nadpłacajcie swoje kredyty. Ustawy Tani Paliwo i Tani Węgiel, zobaczyłam taką propozycję w grafice Konfederacji na Twitterze. Co te ustawy miałyby zawierać? Przepraszam, nie widziałem jeszcze tej grafiki, natomiast podejrzewam, że chodzi o obniżenie podatków, którymi te surowce są burzone. Nie ma pan wątpliwości, teraz już przejdźmy do tematu wojny rosyjsko-ukraińskiej, że to Rosja jest agresorem w tej wojnie? No nie mam. Ewidentnie Rosja napadła na Ukrainę. A czy w naszym interesie jest, żeby Rosja tę wojnę przegrała? I w jakim wymiarze przegrała? Bo to też jest ważne pytanie. Oczywiście, że w naszym interesie jest, żeby Rosja przegrała tę wojnę. Rosja jest naszym odwiecznym wrogiem. Od wieków mamy z nią problemy. I byśmy żyli w znacznie większym świecie, gdyby nie było na tym świecie Rosji. Czy Ukraina ma prawo o te tereny, na których odbyły się te referenda, czy też pseudo-referenda? Czy Ukraina ma prawo walczyć o te tereny i nie powinna być przymuszana do rezygnacji z części swojego terytorium w imię pokoju z Rosją? Te tereny oczywiście należą do Ukrainy. Ukraina ma prawo walczyć o swoje terytorium. Gdyby ktoś Polakom zabrał część terytorium, to Polacy również mieliby prawo do walki o swoje. Inna sprawa jest taka, że Ukraina nie dotoczy tej wojny samodzielnie, tylko korzysta ze sprzętu wsparcia logistycznego, wsparcia szkoleniowego państw NATO. W związku z czym może się okazać, że to państwa NATO w pewnym momencie powiedzą Ukrainie, że kończymy zabawę, ponieważ Ukraina bez tego wsparcia sama nie będzie w stanie toczyć dalej wojny. Więc ja oczywiście chciałbym, żeby Ukraińcy dokopali Rosjanom, natomiast być może będą zmuszeni chociażby przez Stany Zjednoczone, żeby w pewnym momencie się dogadać. A właśnie, skoro wspomniałam referenda, wolnościowcy napisali, że Putin pana zainspirował pseudoreferendami do rozpisywania referendów w sprawie jedynek na listach. Taki cios poniżej pasa trochę. Wyjątkowa złośliwość, natomiast ja nie jestem pamiętliwy, to mnie takie rzeczy. A to się okaże. I urazy nie noszę. Powiedział panu Bogdana Rymanowskiego w wywiadzie z Bogdanem Rymanowskim, że jednym z pana postulatów jest silna i samodzielna polska armia, a teraz nie jest samodzielna? No teraz to nie do końca. Nie mamy swoich systemów za bardzo rozpoznawczych, nie mamy swojej obrony rakietowej jeszcze. No w tym momencie nie mamy zbyt dużo swojej broni pancernej, ponieważ poszła na wschód. W związku z czym trzeba jeszcze dużo wysiłku włożyć, by ta armia była silna i samodzielna. A skoro silna armia, to większe wydatki na zbrojenia? Trochę tak, natomiast no, miejmy świadomość tego, jak źle wydawane są obecnie pieniądze. Jeżeli porównamy się chociażby do państw takich jak Litwa, Finlandia czy Izrael, to widać, że efektywność wydawania pieniędzy przez państwo polskie na armię jest po prostu śmieszna. Ale bez poboru powszechnego? No na razie nie wygląda na to, żebyśmy szykowali się do poboru. A pan by nie wprowadził też powrotu poboru powszechnego? Myślę, że jest to coś, to jest ciężki temat. Jak mamy na przykład taką sytuację na Ukrainie, że toczy się wojna, to nie da się takiej wojny toczyć bez poboru, tak? Natomiast pytanie, jak blisko takiej wojny jesteśmy? Gdyby rzeczywiście miało dojść do wybuchu wojny, to tu w ogóle nie ma innego wyjścia, nie ma o czym rozmawiać. Pobór powszechny na razie nie, ale szkolenia wojskowe tak, bo tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości widzimy, że wykonuje pewne ruchy.
Jeżeli zgadzamy się z tym, że 17-18-latkowie muszą się uczyć, nie wiem, geografii, historii, matematyki, fizyki, że mają chodzić na jakieś lekcje przedsiębiorczości, to wydaje mi się, że albo na lekcje gry w piłkę, to wydaje mi się, że lekcje obsługi jakiegoś karabinu by im nie zaszkodziły. No i ostatnie pytanie moje. Jakie są pańskie plany na te najbliższe miesiące jako prezesa partii Korwin? No, szykujemy całą pietę do prawyborów. Prawdopodobnie niedługo odbędą się prawybory. To będzie bardzo duże no, takie przedsięwzięcie w 20 okręgach zrobić prawybory, więc prawdopodobnie nas to zajmie na najbliższe kilka miesięcy. Zobaczymy, czy będzie krwawo w tych prawyborach. Wracam będzie do początku. Będzie demokratycznie, uczciwie i krystalicznie czysto. Prezes partii Korwin Sławomir Mentzen był gościem poranka 7:09. Dziękuję bardzo. Bardzo pani dziękuję. 7:09. Gość poranka.